Cześć, witam znowu na szlaku. Nadal jestem w Szwecji, dziś jest 1 marca. Wczoraj wieczorem dojechałam do prawie początku szlaku Elfsleden. Nie dało rady dojechać na sam początek. Brakuje mi jakichś 6 km do tego początku, może 7. No bo żaden autobus tam nie dojeżdżał. A musiałam bardzo dużo czasu spędzić oczekując na dworcach na kolejne autobusy. Próbowałam łapać stopa, ale nic to niestety nie dało. Zrobiło się ciemno. O godzinie tuż przed 20 wylądowałam w Hockness. To jest właśnie przy głównej drodze E4. No i doczłapałam kawałek dalej w poszukiwaniu wiaty, która miała tu gdzieś na szlaku być. Na razie ani szlaku, żadnego znaku szlakowego nie widziałam, ani też tej wiaty mi się nie udało znaleźć po ciemku, ale znalazłam taki oto pensjonat, stary gospodarczy budynek, do którego pozwoliłam sobie wejść właśnie po ciemku. Byłam bardzo szczęśliwa, że jest tutaj podłoga. Co prawda dach przecieka, ale akurat nie na środek podłogi, więc spało mi się tutaj doskonale. Mam nadzieję, że właściciel nie ma nic przeciwko. No i pogoda jest bardzo wiosenna. Jest jakieś chyba plus 5 stopni, więc przyjemnie, ma się trochę ochłodzić. No i zobaczymy, czy tym szlakiem w ogóle będzie się dało iść. Jest jakieś ponad metr śniegu, bardzo miękkiego, bo są roztopy. Zapadam się bez nart do bioder, więc jeżeli miałabym je zdjąć, to byłoby źle. Zobaczymy, po prostu zobaczymy. Myślałam, że będę musiała wlec pulki na odcinku asfaltowym po resztkach lodu, ale jest piękny szlak skuterowy, którym doskonale się jedzie. Oby trwał jak najdłużej. Szlak skuterowy zniknął, ale narty świetnie trzymają. Od czasu do czasu pojawia się jakiś bardzo stary znak. No i piękna rzeka po prawej stronie. Na razie jest przyjemnie. Na szlaku nie ma żadnych śladów ludzi, ale są ślady łosi. Tutaj mamy odchody i bardzo ładne, duże ślady. Ładny musiał być łoś. Chciałabym go zobaczyć. Nie miałam już innego wyjścia, jak założyć narty na plecach i z tym 20-kilowym worem przejść przez wieś. Teraz jest jakiś kawałek szlaku. Zobaczymy, jak dalej pójdzie. Może znowu będę musiała to nieść, bo niestety goły asfalt. Znowu był kawałek asfaltu gołego, a teraz idę przez prześliczną wieś. Chyba się nazywa Torbelle albo Torbelle. Jest taki konik, który się mnie boi. I taki śliczny domek, który mi się strasznie podoba. Ale miałam wczoraj ciężki dzień. Długi. Trasa miała z 28 km chyba. Jeszcze do niej dołożyłam, bo rano zgubiłam zegarek. Straciłam 40 minut. Znalazłam zegarek. Jest na mojej ręce. Nie wiem, jak to się stało, bo z paskiem wszystko jest ok. Potem, no potem szło się powoli. Narty, buty, pulka na plecy, pulka na drogę. Potem był fajny odcinek leśny. Potem znowu była wieś, musiałam obejść, żeby uniknąć wiszącego mostu,
No a potem powoli zaczęło się robić ciemno, zachód słońca. Widzieliście, droga skuterowa niestety skończyła się, skuterowiec zawrócił, a ja kompletnie nie wiedziałam, gdzie dalej iść, nie było żadnych znaków, nie było żadnej ścieżki. Zawróciłam, poszłam drogą, pulka na plecy razem z nartami. No i było tego z 4 kilometry, przeszłam 3 i zabrała mnie na stopa pani, która okazała się osobą razem z mężem odpowiedzialną za tą właśnie cudowną chatkę, w której wylądowałam i do której chciałam iść, ale wątpię, żeby udało mi się ją znaleźć po ciemku, bo nie ma jej na mapie i szlak ma dwa warianty i pewnie poszłabym tym drugim, jak znam życie, a nie tym, więc dobrze się stało, naprawdę wspaniali ludzie. Pani mnie zawiozła do domu i jej mąż wziął mnie na skuter śnieżny, załadował pulkę razem z nartami na ten skuter, to taki półkład, pół skuter. No i zawiózł mnie tutaj, była godzina 18:30. Strasznie się zmęczyłam, ale tak się cieszyłam, że chatka jest, była odrobina drewna, wzięłam z ogniska resztki niedopałki i dlatego udało mi się pomimo braku siekiery rozpalić ładnie. Zrobiło się cieplutko, miło, oglądałam księżyc, wyspałam się, ale dziś jestem trochę zmęczona. Do następnej chatki jest jakieś, nie wiem, znowu nie wiem, 12-15 kilometrów, więc nie powinno być tak źle jak wczoraj, ale już wiem, że szlak jest nieprzejechany. Powinnam zacząć wcześniej rano, jak jeszcze śnieg jest w miarę twardy, ale nie udało mi się, bo byłam zmęczona i się leniłam z rana. To moje dzisiejsze śniadanie. Kawa z mlekiem i z cukrem, kanapki z serem, chleb dostałam od Daniela, figi na deser i kostki karmelowe. Znowu poległam na metrze rozmiękłego śniegu, poszłam taką drogą gruntową przejechaną. Doszłam prawie do drogi, a tam spotkałam miłą dziewczynę, która zaproponowała, że mnie podwiezie do następnego miejsca, gdzie będzie skuterowy szlak. Okazuje się, że chatka, w której chciałam spać, jest spalona, dlatego nie da się w niej spać, tu jest następna. Ale jest jeszcze wcześniej, chyba podejdę do następnej, podobno jest w ładnym bardzo miejscu.
znowu chatkowy poranek kolejny. Jeden już z ostatnich, jak sądzę. Widok mam na wodospad, jest naprawdę ładny. W tej chatce bywa dużo ludzi. Wczoraj ktoś zajechał skuterem. Drewna nie było wcale. Jedna szczapka, musiałam właśnie piłować. Znalazłam takie suche gałęzie, które okazały się właśnie tym, o czym mówią bushcrafterzy, czyli żywicznymi szczapkami. Pięknie się paliły, jak już dobrze zdołałam je rozporcjować. No i potem topiłam śnieg, bo niestety zejście do rzeki jest zbyt niebezpieczne. Boję się, że się tam skąpię, więc topię śnieg. Mam już bardzo, bardzo serdecznie dosyć topienia śniegu, dlatego że on jest wodą destylowaną i nie zawiera żadnych elektrolitów. Jem elektrolity, magnez i dalej drętwieją mi ręce w nocy. Trochę pomaga to zjedzenie magnezu przed spaniem, ale jest to już trochę denerwujące, więc myślę już ogólnie rzecz biorąc o powrocie do domu. Jakoś tak fajna była ta eskapada szwedzka, ale nie było żadnego truchajku. I pielgrzymka od chatki do chatki, owszem, to jest wartość sama w sobie i spędziłam chyba z 25 nocy w chatkach. Muszę policzyć dopiero, ale jednak ten brak truchajku, to tak trochę mi nie leży, więc pewnie jak wrócę do Polski, to zaraz jakiś truchajk walnę. Będzie w następnym odcinku. Więc tak, nie zaczęłam od początku, wczoraj znowu objechałam kawałek, no i pewnie do końca też nie dojadę. Autobusy nie kursują w weekend z miejscowości, w której kończy się szlak, a ja chciałabym zdążyć na prom i pewnie pojadę innym autobusem. Ale dziś zapowiada się dzień przyjemny, może wreszcie stwardnieje śnieg, bo był lekki mróz w nocy. Bo ten śnieg to naprawdę jest no metr takiej brei ciężkiej, którą się podnosi razem z nartami i jest to nie do wytrzymania. Wszyscy tutaj lokalni mieszkańcy pukają się w głowę i się zastanawiają, kto to jest i co tu robi, co to w ogóle za pomysł z tymi pulkami. No właśnie, myślę, że słusznie się zastanawiają. Ale fajnie jest, ładna jest rzeka i ładny las, przyjemna okolica. Pogoda się zepsuła i nadeszły chmury, jest bardzo wietrznie. Jestem na szlaku skuterowym, porzucam pieszy na rzecz skuterowego. Kiedyś może wrócę na ten pieszy i zrobię go porządnie do Bjurholmu. Mam tylko 11 km z Bjurholmu. Właśnie jest ten autobus, o którym wspominałam. Po drodze jest jeszcze gdzieś chatka. Zobaczę, co zrobię. Wieś nazywa się Agnes. Tak jak ja. Śnieżyce tylko przelotnie, więc nie jest źle. Akurat słoneczko. Fajny szlak skuterowy przez las, nie narzekam. Ale postanowiłam, że dość już tego wszystkiego i kupiłam właśnie 4G w lesie. Kupiłam bilet do Nynäshamn, także dziś wieczorem z Umeå i potem nocnym pociągiem do Sztokholmu. Przesiadka, prom, klasyka, gatunku. Teraz muszę tylko do tego Bjurholmu dojechać, z Bjurholmu wziąć autobus do Umeå. No i tak jak powiedziałam. Tak, cóż, nie służy mi chodzenie bez celu, już miałam tego dosyć, ale myślę, że miesiąc w dziczy to sam raz. Słowo się rzekło, autobus, pociąg i teraz jestem już w Nynäshamn, tam jest przystań promowa, a ja sobie siedzę na wzgórzu kościelnym, na murku. I patrzę na zatokę. Mam jeszcze herbatkę w termosie. Parę rzeczy kupiłam w sklepie na pamiątkę. Zawsze kupuję jakieś rzeczy na pamiątkę. Tu jest kościół. No i wracam do Polski. Pewnie niedługo wycieczka krajowa. Mam nadzieję, że do Szwecji wrócę niebawem. Pożyjemy, zobaczymy, jak się wszystko potoczy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na następnej wycieczce.